Dobry wieczór Państwu, to jest program Wolne Głosy i tradycyjnie witamy naszych gości. Są nimi przedstawiciele polskiego parlamentu, zarówno strony rządowej, jak i opozycyjnej. Tą rządową reprezentuje pan Mariusz Gosek z Solidarnej Polski. Witam pana posła. Kłaniam się panu redaktorowi. Witam serdecznie. A opozycję, konkretnie Nową Lewicę, reprezentuje pan poseł Zdzisław Wolski. Również pana posła witam. Witam pana redaktora, witam wszystkich. Panowie, zacznijmy od sprawy, która wydaje się na pozór dość odległa i od Polski, a zwłaszcza od polskiej polityki. Forum ekonomiczne w Davos. W założeniu, bo impreza ta odbywa się już któryś raz, w założeniu wiele lat temu miało być to faktycznie spotkanie różnych przedstawicieli świata ekonomicznego, ale tak naprawdę jest miejscem, gdzie krzyżują się różne wektory polityczne. Ja domyślam się, że panowie śledzili doniesienia z Davos i miało tam miejsce wiele wydarzeń, wiele wystąpień, zwłaszcza o charakterze ewidentnie politycznym. Chciałbym znać, myślę, że nasi widzowie również, zdanie panów na temat tego forum, tych wystąpień, co się tam dzieje. Może udało się panu odczytać coś, co było zapisane, powiedziane między wierszami, bo bardzo często na tego rodzaju imprezach, na tego rodzaju szczytach zapadają ważne decyzje, czy przynajmniej kierunek zmian jest podany, chociaż nie znajduje się on wprost w żadnej wypowiedzi. Zacznijmy może od przedstawiciela Nowej Lewicy. Panie pośle, prosimy. No, temat jest oczywiście bardzo szeroki. Dzisiejsze czasy, myślę od 11 miesięcy, od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę, dominują ten szczyt ekonomiczny. Mnóstwo tematów ogniskuje się wprost czy pośrednio wokół sytuacji wojennej, prognoz, jak to wpłynie właśnie również na ekonomię świata, również na ceny surowców, bo rynek jest ciągle bardzo rozedrgany. Nikt do końca nie wie, kiedy dojdzie do pewnej stabilizacji. Również nadchodząca recesja w wielu krajach. Również chociażby Chiny, też ich rozwój został mocno przyhamowany, niezależnie od ambicji poszerzenia własnego terytorium o wyspie Tajwan. Przepraszam, bo się leciutko podziębiłem. Ale no, ważny jest też udział polskiej strony, czyli wystąpienia i prezydenta Dudy, premiera Morawieckiego. No, jesteśmy w tej szczególnej sytuacji na dobre, ale przede wszystkim na złe. Z uwagi na to, że jesteśmy krajem przyfrontowym, który bardzo wspiera wszystko, co się dzieje w Ukrainie, oczywiście na rzecz Ukraińców. W tym okresie znaczenie nasze jest szczególnie duże. Wypowiedzi pana. Panie pośle, może zróbmy moment przerwy. No, pan... Proszę, spróbuję jeszcze ewentualnie, bo o co mi chodzi? Tak, pan tak. Prezydent Duda oczywiście mówił tak, jak w ocenie opozycji należy, deklarując dalsze wsparcie dla Ukrainy, ale być może nieco za ostro wypowiedział się, jeżeli chodzi o to, że pomagamy, wysyłamy własny sprzęt, w tym czołgi i tak dalej, powodując to, że nasze siły militarne bardzo się obniżyły. Może to nie należało tego powiedzieć. Ale dlaczego pan poseł uważa, że nie należało? Że to jest okazanie słabości, czy też z innego powodu? Czy ja wiem, myślę o takim mechanizmie, że no, też nie wysyłajmy Rosji wprost sygnałów ze strony głowy państwa polskiego, że państwo polskie się czuje bardziej zagrożone w tej chwili, bo się, no oczywiście mówię to kolokwialnie, rozbrajamy poprzez to, że dużą ilość sprzętu wysyłamy na Ukrainę. To chyba niekoniecznie jest dobre. Już kończąc, mnie troszeczkę zdumiewają też wypowiedzi, bo jednak niezależnie od sytuacji
wojennej, następstw ekonomicznych, prognozowania, jak te działania wojenne dalej się potoczą, to jednak od bardzo wielu lat dla Unii Europejskiej i nie tylko sprawa ekologii jest niesłychanie ważna. Nie chcę rozwijać tematu, ślad węglowy, węgiel, nie węgiel. Więc tutaj mamy jakby inną postać prezydenta Dudy, inną postać premiera Morawieckiego w Davos, bo pan prezydent Duda okazuje się wielkim entuzjastą energii jądrowej, również OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Tak, a przecież jeszcze niedawno miał podejście zupełnie inne. To nam opowiadał, że mamy węgla na 200 lat, po co czegoś innego szukać. I podobnie premier Morawiecki, który na użytek wewnętrzny w Polsce, chociażby, no zaraz być może tego dojdziemy, to jeszcze przecież nie tak dawno była ta ustawa wiatrakowa, no to jest temat, być może poszerzymy i nie tylko, a tam nagle w Davos się okazuje, że również wielkim entuzjastom ekologii, ochrony środowiska, należy odchodzić od węgla, innych paliw kopalnych. To tak trochę inni nasz premier i prezydent niż ich słuchamy, ich wypowiedzi, komentarzy w Polsce. Ja tylko pamiętam parę dni temu, jak Greta Thunberg, nowa święta ekologiczna, była pod pałami zabierana nie z Polski, tylko z Niemiec. Więc co do tego entuzjazmu do czystej energii na świecie, to bywa różnie. Między deklaracjami a czynami bywa różnie. Panie pośle, przekazujemy głos przedstawicielowi Solidarnej Polski. Jak pan z kolei by skomentował Davos, wystąpienia polskich, ale może i nie tylko polskich polityków? A propos, jeszcze pozwoli pan redaktor, dwa zdania o tym węglu. No to przecież Robert Habeck, polityk niemiecki, sam mówi o powrocie do węgla, czy Frans Timmermans w Holandii, największa ilość wiatraków na pyszy kwadratową, i oni wracają też do węgla. Japonia 23 elektrownie węglowe, pomimo tego, że ten węgiel importuje, a nie wydobywa ze własnych złóż. Mówię to po to, że ja wsłuchiwałem się bardzo wyraźnie w głos zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera, i nikt nie mówił o tym, że węgiel jest B. No panie, szanowny panie pośle, musimy wiedzieć, że my w miksie energetycznym 72% to mamy węgiel. Są trzy stabilne źródła energii: węgiel, atom, gaz. No chyba temu nie zaprzeczymy. OZE oczywiście, my nie mówimy nie, ale OZE jest elementem uzupełniającym, jak wiatraki czy fotowoltaika. I to jest odrębny temat na kolejnym posiedzeniu, najbliższym przyszłotygodniowym Sejmu. W tym zakresie mówię tutaj o ustawie 10H wiatrakowej, będziemy procedowali. Co do pytania szanownego pana redaktora. Panie redaktorze, ja uważam, że nie mamy, ten szczyt... Ale wstępnie jest założenie, że ten projekt będzie procedowany. Co do szczytu w Davos, szanowni państwo, ja uważam tak, że całość tego szczytu i cała ta tematyka, która do momentu wybuchu wojny z Ukrainą, faktycznie ona zawsze tam w tym Davos się mówiła najwięcej o ekologii, o czystym powietrzu, o tych programach i o klimacie, a teraz ona się skupia wokół też konfliktu i głównie wokół konfliktu zbrojnego i napaści reżimu Putina na niewinny naród ukraiński. Ja odnotowałem takie jedno zdarzenie bardzo charakterystyczne i taką charakterystyczną wypowiedź pana Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że to nie jest już czas na kalkulacje, na jakieś takie rachowania, tylko tu już świat musi jasno stanąć za Ukrainą i, krótko mówiąc, twardo wesprzeć ich w działaniach tych militarnych, gdzie bronią się przed najeźdźcą moskiewskim. No tutaj to było kluczowe, była też ta minuta ciszy. Pan prezydent Andrzej Duda też i w tym zakresie w swoim wystąpieniu bardzo mocno to podkreślał. I to, co dla mnie przynajmniej, ja tu tak jako odbiorca też tego, jak ja to odczułem, to było istotne też to wskazanie właśnie na Polskę jako taki kraj, który jest jednym z największych, o ile nie największym przyjacielem Ukrainy. Oczywiście to nie chodzi teraz o to, żeby sądować, kto jest większym przyjacielem, żeby stawiać tezy, kto jest większym przyjacielem. No ale bo i Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, pan Zełenski podkreślał tą całą pomoc, która płynie z całego świata. I tak naprawdę to Davos, ten szczyt w Davos był inny niż wszystkie te wcześniejsze pozostałe. Skupił się wokół wojny i konkluzja jest jedna. I to cieszy.
to cieszy, że wszyscy zgodnie powiedzieli, że trzeba wojnę na Ukrainie zatrzymać, a reżim Putina z Ukrainy wypchnąć, tak mówiąc najdelikatniej. Natomiast już jakie są uczynki, no to doskonale widzimy, no po uczynkach ich poznacie, jak zachowują się Niemcy, jak zachowuje się Polska. No pan prezydent przekazał ostatnio bardzo dobrą informację, mianowicie przekazane Leopardy ze strony Polski. To nie oznacza w gruncie rzeczy, tutaj pozwoli szanowny pan poseł, że się nie zgodzę, że my się rozbrajemy. No nie. Polskie fabryki zbrojeniowe pracują pełną parą. Kontrakty K2, K9, armatochaubice, czołgi z Korei, zakup broni też, ten cały sprzęt, który dociera ze Stanów Zjednoczonych. Ja uważam, że my jesteśmy krajem bardzo bezpiecznym jak nigdy. No, po blisko 100 miliardów złotych na zbrojenie, to szanowny pan poseł zapewne potwierdzi, w tym roku budżetowym przewidzianych jest. Dlatego ja kończąc, już konkludując, uważam, panie redaktorze, że ten szczyt w Davos różnił się tym, że poprzednie to była mowa głównie o klimacie i w tym zakresie toczyły się dyskusje, a obecny szczyt w Davos zdominowany został przez sytuację na Ukrainie, poprzez i sytuację tej wojny, tej napaści zbrodniczej reżimu Putina na niewinny, suwerenny, niepodległy naród ukraiński. To wydaje się oczywiste, że wszystko, co się teraz dzieje na świecie, na takich forach przebiega w cieniu wojny na Ukrainie. Pochylmy się nad tym jednym z wątków poruszonych przez pana posła, czyli Leopardy dla Ukrainy, bo rzeczywiście mieliśmy taką deklarację ze strony polskiej, 14 sztuk. To jest z jednej strony kropla w morzu, jeśli chodzi o potrzeby armii ukraińskiej, to wszyscy eksperci przyznają. Z drugiej jest szansa, że może ten pierwszy ruch otworzyłby pewną furtkę i uruchomił podobne działania ze strony innych państw europejskich, natowskich, bo Leopard jest czołgiem bardzo popularnym w armiach natowskich, znacznie popularniejszym niż słynny amerykański Abrams. Ale tu pewne wątpliwości zgłaszają sami Niemcy, czyli właściciele fabryk produkujących Leopardy i dysponujący w jakiś sposób dalej na mocy umów tym sprzętem pancernym. Jak pan poseł, dalej przy głosie jest pan poseł Gosek, jakby pan poseł skomentował tą całą sytuację z obecnym etapem dozbrajania Ukrainy w sprzęt pancerny, już w tym momencie z zachodni? Ale pan redaktor świetnie to zdiagnozował. Pan redaktor powiedział o otworzeniu furtki, czyli o co chodziło. Na to wskazał też w swoim wystąpieniu pan prezydent Andrzej Duda, czyli te 14 Leopardów produkcji niemieckiej, czołgów przekazanych na rzecz Ukrainy, to mam nadzieję jest taki przykład, że w ślad za tym pójdą zarówno Francja, Niemcy, pozostałe kraje Paktu Północnoatlantyckiego, także kraje członkowskie Unii Europejskiej, wszystkim tym, którym zależy na zakończeniu tej zbrodniczej wojny na Ukrainie, będą przekazywały też to broń. Niech każdy przekaże tyle, ile może, ile ma w swoich zasobach. No, my musimy wiedzieć, no, Polska zachowuje się tu niezwykle odpowiedzialnie, przecież o tym wprost mówi zarówno Biały Dom, jak i pan prezydent Joe Biden. My zakontraktowaliśmy pierwsze czołgi już K2 produkcji koreańskiej i dotarły produkcji amerykańskiej Abramsy, to na co wskazał też pan redaktor, w ilości ponad 200 sztuk. T-72 przekazane na Ukrainę. Teraz przekazujemy Leopardy. No niech inni, zresztą na to wskazał też pan prezydent Zełenski, że on liczy też na taką pomoc, czyli to, co pan redaktor powiedział, otwarcie, otworzenie furtki, pokazanie, że da się, żeby znowu nie mówić, że tam hajmarców to się nie da ustawić, szkolenie i tak dalej, że a ja przypomnę też słowa, gdy właśnie była mowa o Leopardach, bodajże to było kilka miesięcy temu, gdy pan prezydent Zełenski w jednym ze swoich wystąpień mówił, że prosił to też, żeby z Bundeswehry te Leopardy przekazać, to Bundeswehra wtedy odpowiedziała ustami, oczywiście pani minister obrony narodowej, że mógł już byłej w tym momencie. Rozbrojenie, no już byłej, to prawda, to już byłej, że mogłoby to oznaczać faktyczne rozbrojenie Bundeswehry. Właśnie to jest ten dobry przykład i to jest teraz zaczątek tego i wskazanie drogi, tej furtki, o której pan redaktor mówił, że inni też powinni iść tą drogą. Czyli przekazać te czołgi swoje. Jasne. Panie pośle, głos przekazujemy przedstawicielowi Nowej Lewicy. Jakby pan skomentował tą całą sytuację wokół dozbrojenia Ukrainy czołgami natowskimi? To
faktów, które podaje pan poseł Gosek, oczywiście, że się zgadzam, że powinniśmy i my, i właśnie też dając niejako dobry przykład dla innych krajów, przekazywać. Natomiast na ile jest to możliwe, to jednak nie wyrywać się na samodzielne działanie, tylko poprzez oddziaływanie na struktury NATO przede wszystkim, na Unię Europejską, czy konkretnie na Niemcy. Natomiast ja bym chciał na to troszeczkę też popatrzeć z innej strony, bo nie bez powodu w tej chwili odpowiedzialnym za, już nawet w Rosji się o tym mówi, wojnę z Ukrainą, oczywiście z komentarzem, że to jest wojna z NATO, a nie z Ukrainą, nie bez powodu odpowiedzialnym za wojnę w Ukrainie został Walerij Gerasimow, szef sztabu generalnego, czyli mający już wielką władzę, jeżeli chodzi o wszelkie struktury wojskowe i wpływ chociażby na fabryki produkujące uzbrojenie, bo sytuację mamy wtedy na dziś mocno niepokojącą, w bardzo brutalny sposób, ale konsekwentny. Rosja wrzuca już nie 100-200 tysięcy, tylko szykuje się do mobilizacji 4, być może 5 milionów ludzi, a to jest olbrzymi teren. Przestawiają się na produkcję, bo im się też te 72, czyli ten podstawowy czołgi zaczynają kończyć, ale oni produkują, mają zaplecze wielkie, a Unia Europejska, nawet Stany Zjednoczone, nie były niejako przestawione, żeby w trybie szybkim przestawić swój przemysł na produkcję uzbrojenia. Jest to w trakcie prac, również w Polsce, ale to, panie pośle, to kiedy my będziemy mieli znaczące ilości czy K2, czy Abramsów, to jest, niestety jeszcze musimy poczekać. Podobnie w innych krajach, a z takich ocen ekspertów w tej chwili sojusznicy Ukrainy, w tym Polska rzecz jasna, są w stanie w granicach 100 czołgów na miesiąc dostarczyć, wyprodukować, bo już nawet brakuje części zamiennych do czołgów T-72, bo one są już od dawna nieprodukowane i nawet nie coraz trudniej jest te uszkodzone czołgi doprowadzać do użyteczności. Panie pośle, pozwoli pan, że wejdę w słowo, bo to jest bardzo ważne, co pan mówi. Rzeczywiście takie głosy płyną od ekspertów militarnych, że Rosja po cichu, nawet nie tak do końca po cichu, przestawiła się na tryb wojenny. Oni mówią, że prowadzą wojnę z całym Zachodem, ale czy nie należy w takim razie bić na alarm i przekazywać informacje, panowie jesteście politykami, innym politykom, waszym kolegom z innych krajów, że żarty się skończyły, że może Europa powinna wyrwać się z tej nirwany i też przestawić na pewien tryb wojenny, jeśli chodzi o produkcję, jeśli chodzi o pewne reżimy związane z gospodarką. Oddaję głos ponownie panu posłowi Wolskiemu. To w pełni zgoda. Bo ja tylko tak już kończąc ten wątek, przecież ja tak jak mówię, uważnie to śledzę. W tej chwili strategia, wsiadza tym taktyka Rosjan jest nieprawdopodobnie brutalna. To znaczy wysyłają kolejne dziesiątki tysięcy, ściągają ludzi z setki, myślą o milionach. Wysyłają na przykład na pewną śmierć 10 czy 20 tak zwanych żołnierzy, czyli często więźniów ich obozów pracy. Ja przypominam, tam nie tylko siedzą jacyś pospolici przestępcy, ale na przykład ludzie o niewłaściwych w ujęciu rosyjskim poglądach politycznych. Ci ludzie są wysyłani na pewną śmierć tylko po to, żeby obserwatorzy rosyjscy zlokalizowali, gdzie są oddziały, jakieś armaty ukraińskie, po to, żeby do nich skutecznie strzelać rakietami. Giną ci ludzie i niestety ginie wielka ilość Rosjan po jednej stronie, z przewagą tych tak zwanych żołnierzy, niestety klasyczne mięso armatnie, a po stronie ukraińskiej giną pełnowartościowi, doświadczeni, patrioci, prawdziwi, tacy naprawdę
super żołnierzy, cokolwiek to znaczy. I w ten sposób się Ukraina wykrwawia, a Rosja się niestety w tym rozpędza. Mm-hmm. I do tego właśnie tutaj przewaga uzbrojenia. I tak jak kiedyś, jeszcze nawet może niewiele miesięcy temu, wydawało się, że to nie czołgi o tym będą decydowały. Nagle się okazuje, że jednak ilość broni pancernej, właśnie czołgów, jakichś wozów bojowych i tak dalej. I to jest taki okres, kiedy naprawdę świat, ten demokratyczny świat, walczący z tym imperializmem i taką najpodlejszą zbroją, którą prowadzi aktualnie Putin, żeby skutecznie przeciwdziałać, to wsparcie dla Ukrainy już musi być jak najszybciej. I to jest chyba interes świata wręcz, a już na pewno Unii Europejskiej. A na szczycie jesteśmy niejako my, Republiki Nadbałtyckie, bo jeżeli Putin uzyska znaczące sukcesy, to przecież na tym nie poprzestanie. No, mówi o tym zupełnie wprost. Takie są komunikaty wprost Kremla i takie były komunikaty rok temu. Tak, i już naprawdę kończąc, i nawet jeszcze się wydawało, że takie działania nastąpią wiosną, bo a zima, a roztopy, no okazuje się, że nawet wiosny, ta pogoda aktualna, czy mrozy silne, czy nawet bagna jakieś, nie przeszkadzają i konsekwentnie. No widać ogromną determinację po stronie rosyjskiej, tak. Tym bezlitosnym uporem. Zobaczymy, jak to będzie dalej się toczyło. Przejdźmy na znacznie spokojniejszy, chociaż on też wzbudza spore emocje, grunt naszej krajowej, polskiej polityki. Pierwszy etap, taki poważny etap nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym mamy już za sobą, tej nowelizacji, która ma rzekomo odblokować środki na KPO. Następny etap to jest Senat. Być może podpis prezydenta, nie wiemy, czy się coś po drodze nie wydarzy, coś w Senacie, czy prezydent podpisze, czy będzie jakaś inna decyzja jego. Jak panowie przewidują dalsze losy tej ustawy? Znów oddałbym głos panu posłowi Wolskiemu. Znaczy, myślę, że o wiele bardziej poinformowany o losach tej ustawy jest poseł Gosek z racji przynależności do Solidarnej Polski. Bo Senat przygotowuje się do tych poprawek. Chyba 31 stycznia tym się zajmie. Czyli jak my spotkamy się na posiedzeniu zaraz na początku lutego, będziemy tą sprawę jako parlament, czyli Sejm i Senat, zamykać. I teraz mnie się wydaje, ale tylko się wydaje, że po prostu w ramach znowu, bo bardzo są skonfliktowani PiS i Solidarna Polska, ale w tym wypadku jednak zostanie zawarty jakiś sojusz między nimi i wtedy ma na tyle siły łącznie zjednoczona, czy tak zwana zjednoczona prawica, ale że w tym wypadku będzie zjednoczona i uzyska wysoką, ale uzyska ilość głosów potrzebną do odrzucania kolejnych poprawek. I wtedy, tak jak mówię, być może tu więcej powie na ten temat poseł Bosek. No i potem, tak czy tak, ta ustawa w formie, w której wyszła z Sejmu, może z poprawkami, czy niektórymi poprawkami senackimi, trafi do pana prezydenta Dudy, który od dawna mówi, że na razie nie powie, czy będzie, znaczy podpisze ją, nie podpisze, nie wiem, do Trybunału Konstytucyjnego skieruje, że o tym zdecyduje dopiero po zakończeniu prac w Sejmie i w Senacie. I tu też tego nie wiemy, bo faktem jest, i tu na pewno pan poseł o tym powie, że jest wiele wątpliwości konstytucyjnych, niezgodności z konstytucją w tym projekcie niby poselskim, ale tak naprawdę rządowym, nad którym głosowaliśmy. I to prawda. Natomiast już naprawdę kończąc, z punktu widzenia opozycji tylko jednym zdaniem, mieliśmy do wyboru
dwa złe rozwiązania. To nie był wybór między dobrym a złym, bo obydwa są mniej złe i zdecydowaliśmy się wstrzymać się przy głosowaniu, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to wspólnie z Solidarną Polską przecież byśmy zablokowali ten projekt ustawy. Wstrzymaliśmy się, żeby ona jednak była dalej procedowana, żebyśmy mieli nadal niepewność. Realne tylko szanse na uzyskanie pieniędzy z KPO. I obyśmy uzyskali, bo to na tym się, jak wiemy, sprawa nie kończy. Pan poseł Wolski twierdzi, że przedstawiciel Solidarnej Polski ma tutaj dużo więcej wiedzy o przyszłości tego projektu. Oddajemy głos posłowi Mariuszowi Goskowi. Jakie będą dalsze losy tej nowelizacji? Panie redaktorze, nie jest tajemnicą, że rozmawialiśmy w tej sprawie z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Ja również uczestniczyłem w tym spotkaniu jako sekretarz generalny Solidarnej Polski. Takie spotkania się odbywają, natomiast my wprost mówimy, że tam jest zapis, który no, nie daje możliwości poparcia tej ustawy w takim kształcie brzmieniu. Mianowicie mówię tutaj o kwestionowaniu czy podważaniu statusu, czy dawaniu możliwości, daniu możliwości poprzez ten zapis podważania statusu jednego sędziego przez drugiego sędziego lub też podważenie statusu sędziego przez grupę sędziów z urzędu. I teraz w tym zakresie na tą przesłankę konstytucyjną swoją wątpliwość wyraził tutaj pan prezydent dr Andrzej Duda, tą wątpliwość. Również podczas Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której jestem członkiem, wyraziła pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Manowska. Tą wątpliwość wyraził również pierwszy prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i tą wątpliwość również swoją uchwałą podjętą w tym zakresie wyraziła Krajowa Rada Sądownictwa. No widzimy, że to jest szereg instytucji, które poruszają się w obszarze wymiaru sprawiedliwości, w tym zakresie w obszarze sądownictwa i wszystkie te organa, czy instytucje państwa polskiego wprost wskazały, w tym i konstytucyjne instytucje wprost wskazały na to, że taki zapis byłby złamaniem de facto konstytucji. Natomiast istotą tego problemu jest też sytuacja, gdzie Unia Europejska wymaga od nas rzeczy, których nie wymaga, czy wymaga przyjmowania ustaw, których nie wymaga od innych państw. W tych kamieniach milowych jest i regulamin Sejmu. Tak naprawdę w regulaminie Sejmu to jest zdecydowanie o legislacji polskiego parlamentu, jest wiek emerytalny. Tam jest dużo zagrożeń różnego typu. Natomiast my też zwracamy uwagę na tą wątpliwość, którą wyraził pan prezydent. Nawet pan prezydent powiedział wprost, że nie pozwoli na to, by ktoś z zewnątrz ingerował w prerogatywę prezydencką. Bo otóż o co chodzi? Już tak kończąc, szanowny panie redaktorze, chodzi o to, że w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej i nikt nie znajdzie innego przykładu poza Polską, że jest inaczej. Jest tak, że student kończy prawo, potem prawie udaje się na aplikację, kończy tą aplikację w tym zakresie. Później jest opinia Krajowej Rady Sądownictwa i na końcu Roma locuta causa finita, że przemówił sprawa zakończona. Pan prezydent wręcza akt powołania na urząd sędziego i to kończy jakiekolwiek dyskusje. Sędzia staje się sędzią sądu powszechnego. I o co tutaj chodzi? Pan prezydent przez okres 7 lat powołał 3000 takich sędziów. To są miliony wyroków. Proszę sobie wyobrazić, że również byłaby kwestia podważanie już wydanych wyroków przez tą grupę 3000 sędziów. A przypomnijmy szanownym widzom Telewizji Republika, że sędziów w Polsce orzeka około 10000. No w istocie doprowadziłoby to do anarchii w państwie polskim. Więc dzisiaj tutaj trzeba znaleźć jakiś wspólny klucz porozumienia. Ale tak już kończąc, powiem tak. Unii Europejskiej naprawdę nie zależy na tym i nie chcą dać zwyczajnie tych pieniędzy. Już dzisiaj to już wprost się wpisują w tą całą strategię kampanii wyborczej. Mało tego, są pogrążeni gigantyczną skalą tej afery korupcyjnej w Parlamencie Europejskim, też tą sytuacją w Komisji Europejskiej, też tymi zdarzeniami, które opisywał czy to francuski Libération, czy niemiecki Die Welt, czy Der Spiegel. Mówię tutaj o sytuacji. No i długo moglibyśmy jeszcze wymieniać, ale to jest temat na kolejne spotkanie. Tak. Nasze właśnie dobiega ale do końca. Jaka była reakcja Unii Europejskiej na tą reakcję?
reakcję to jeszcze poczekamy, bo sprawa zdaje się jest rozwojowa. Panowie posłowie. To prokuratura narodowa zajęła się sprawą, a ani Olaf. Panowie posłowie, ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Dziękuję za kulturalną rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli Mariusz Gosek i Zdzisław Wolski, reprezentanci Polskiego Sejmu. Kłaniam się nisko. A dziękuję w naszym studiu już za chwilę moje miejsce zajmie Michał Trześniewski i jego program Wolne Głosy Zagranica. Gościem Michała będzie redaktor Kacper Kita z Nowego Ładu.